Kiedy byłem młody, wraz ze swoim przyjacielem Tymonem, weszliśmy do opuszczonego domu. Byliśmy bardzo podekscytowani faktem, że w końcu możemy tam pójść. Wyważyliśmy drzwi i weszliśmy do środka, jednak po chwili poczułem coś dziwnego. Co to za dziwny zapach, powiedziałem. Tymon poszedł rozejrzeć się po parterze, a ja ruszyłem na piętro. Na górze zapach był jeszcze bardziej intensywny. Rozglądając się, nagle usłyszałem niski głos. Tutaj jestem. Niepewnie ruszyłem w kierunku pokoju, z którego dobiegał. Tutaj jestem. To zdecydowanie był ten pokój. Zapytałem, czy ktoś tam jest, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Kiedy podszedłem bliżej i zajrzałem przez uchylone drzwi, zauważyłem zgniłe zwłoki siedzące w fotelu. Krzyknąłem z przerażenia i instynktownie zacząłem rozglądać się po pomieszczeniu. Zastanawiałem się, kto wypowiadał tamte słowa. Nagle zwłoki otworzyły oczy i powiedziały: ja chcę żyć. Poczułem, jak serce podskakuje mi do gardła. Jego ciało się rozkładało. Jakim cudem był w stanie mówić? Trup z zaskoczenia rzucił się na mnie i zaczął mnie dusić. Udało mi się go odepchnąć, a ten upadł bezwładnie na podłogę jak lalka. Uciekając, z całych sił zacząłem wołać Tymona. Wspólnie wybiegliśmy na zewnątrz i od razu zadzwoniłem na policję. Gdy ci przyjechali na miejsce, zaprowadziłem ich do właściwego pomieszczenia. To tylko zwłoki, powiedział policjant, ale ja zaprzeczyłem, tłumacząc mu, że to coś żyje i próbowało mnie udusić. Po skali rozkładu policjanci stwierdzili, że mężczyzna nie żyje od paru tygodni. Mi jednak nie mieściło się to w głowie. Do dziś nie mam pojęcia, co się wtedy właściwie stało. Każdy mówi mi, że to była tylko moja wyobraźnia, ale ja wiem, co widziałem. Dokładnie pamiętam jego przenikliwy wzrok i niski głos. No i ten zapach, który przeszył mnie, gdy ten się do mnie zbliżył. Pamiętam nawet szorstką teksturę jego dłoni, gdy zacisnął je na mojej szyi. Niemożliwe, że to była tylko moja wyobraźnia, ale nikt nie chciał mi uwierzyć, nawet Tymon. Gdy tamtej nocy wróciłem do domu, chciałem jak najszybciej zapomnieć o tym, co się stało. Jednak po wzięciu prysznica spojrzałem na swoje odbicie w lustrze. Na szyi miałem wyraźne ślady po duszeniu.